Barbara, 30 lat temu wyszłam za mąż, od 2 lat, 2 miesięcy i 18 dni sama. W nieformalnej separacji jedna dorosła córka, już mężatka, a ja sama od 2 lat. Agnieszka, jestem z Wisły. Od 10 lat jestem po rozwodzie z moim mężem, czyli w separacji, tak jakby kościelnej, można powiedzieć. U mnie to było inaczej. Ja próbowałam sobie życie z kimś ułożyć, ale w pewnym czasie stwierdziłam, że jednak to jest nie to i brakuje mi Boga po prostu. I zaczęło mi wszystko przeszkadzać. Najbardziej to, że nie mogę do komunii przystępować. I tak naprawdę to mnie skłoniło do tego, że stwierdziłam, że jednak potrzebuję tego Boga, a będąc kimś, no nie mogę być blisko Boga. No i to jest główny powód. Kasia. 40 lat, 10 lat temu wyszłam za mąż. Jestem od 2 lat osobą żyjącą samotnie po rozwodzie i mam 2 dzieci. Dlaczego jesteś żoną, która została sama? Jestem sama, ponieważ sakrament małżeństwa jest tym, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo poważnie traktuję zobowiązanie złożone przed ołtarzem. Nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy życia bez przykazań Bożych, bez możliwości przystępowania do Komunii Świętej i uważam, że bardzo pomaga to w drodze poprzez tę samotność. Daje dużą nadzieję, wsparcie, to, że Kościół nie zamyka drogi dla osób samotnych właśnie po rozwodach czy w separacji. Próbowałam inaczej, bo myślałam, że będę szczęśliwa, ale okazało się, że tak się nie da. No i to jest chyba jedyna droga. Przekonałam się osobiście, że to jest jedyna droga i dlatego jestem głęboko za tym i chciałabym w tym wytrwać. Ja trochę mnie przycisnęło, że to się nie da inaczej, no i przez to. Ja też ponad 30 lat temu powiedziałam: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I tego, że cię nie opuszczasz do śmierci, no, życie trochę inny scenariusz wymyśliło. Skoro mąż na ten moment powiedział, że to wspólne życie nie wchodzi w grę, to ja realizuję tę przysięgę samotnie. Kocham go. Jestem mu wierna i cały czas pełna nadziei, że to się jeszcze zmieni. Tego pytania nie było w scenariuszu. Nie. Ja zawierzam to Panu Bogu, ponieważ trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie na dzień dzisiejszy. Chciałabym bardziej się skupić na tym, że jestem wierna przysiędze, niż na tym, czy mąż wróci. A jak wróci, to będę próbowała po prostu od nowa tę sytuację układać. Ja tak naprawdę nie wiem, czy chciałabym, żeby mąż do mnie wrócił. Z jednej strony tak, z jednej strony bym chciała, ale pod warunkiem, że oboje żylibyśmy Bogiem, bo w innej sytuacji uważam, że to jest niemożliwe. Po prostu no, nie dogadalibyśmy się. On ma pewne uzależnienia, no i wiem, że sam sobie z tym nie poradzi. Na pewno z Bogiem by dał radę, ale no musi tego chcieć. Póki co nie chce, więc... I powiem szczerze, że bałem się takiego jego powrotu, bo on już raz chciał wrócić do mnie, nawet 2 razy. Ale to wszystko było takie, chciał wrócić, ale na tych samych zasadach, co było kiedyś. No więc nie wyszło nam, próbowaliśmy 2 razy. Nie wyszło i dlatego mówię, w tym stanie, co jest teraz, to bym nie chciała. Ale z drugiej strony modlę się o to, chciałabym, żeby on się nawrócił tak naprawdę. No i wtedy nie mówię nie. Czego żona samotna oczekuje od Kościoła? Potrzebuje grupy wsparcia. Tego, żeby poczuć, że sama nie znaczy samotna. To w jakiś sposób rozjaśnia i mówi, nie jesteś dziwolągiem, nie jesteś kimś całkiem innym. No ja tak naprawdę też bym chciała, żeby
Kościele więcej było mówione, nawet przy okazji zwykłej mszy świętej, o takich różnych problemach, raz o jednym, raz o drugim. Przy okazji chciałabym, żeby była informacja, gdzie właśnie są odbywane takie spotkania, gdzie można pojechać sobie, bo tego nie ma nigdzie. Ja się dowiedziałam z internetu na przykład, albo od koleżanki. Gdzie na przykład można odbyć jakieś rekolekcje, żeby to było po prostu taka informacja większa i wtedy te osoby takie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, no żeby miały dostęp po prostu i mogły gdzieś pojechać, mogły porozmawiać, bo niektóre osoby się zamykają w sobie i nie wiedzą, co z tym zrobić tak naprawdę. Czasami z nikim się jeszcze nie rozmawia o tym, no jest ciężko takim osobom. Taka uwaga i taki apel mały, jakby się dało, to większa informacja po prostu, ogólna taka. Ja miałam to szczęście, że trafiłam w odpowiednim momencie do domu rekolekcyjnego Emaus w Koniakowie i później część osób, które w tym Koniakowie na rekolekcjach dla żon samotnych w separacji po rozwodzie były, tworzą taką grupę wsparcia w Chorzowie, w parafii świętej Jadwigi i właśnie ta grupa wsparcia jest niesamowicie ważna w moim życiu. Tak samo rekolekcje, na których już jestem po raz czwarty. Takie wsparcie otrzymałam. Przy czym także uważam, że informacja na ten temat dostaje się do nas innymi kanałami niż w taki naturalny sposób dostajemy pod natchnieniem Ducha Świętego, akurat bo trafiliśmy na odpowiedni księży, odpowiednie osoby. Natomiast w parafialnych ogłoszeniach, nawet takich w gazetce. Jak środowisko traktuje Was? Czy otrzymujecie wsparcie, nie wiem, w rodzinach, w pracy? Inni katolicy jak patrzą na żony samotne? Ja osobiście z sytuacjami jakiegoś upokorzenia czy dyskryminacji się nie spotkałam w swoim ani środowisku pracy, ani w rodzinie. Znaczy u mnie jest to o tyle dziwne, bo większość osób, nawet którzy są katolikami, to tak mówię chyba w cudzysłowie katolikami, bo mówili, no znajdziesz sobie kogoś, nie martw się, przecież to się wszystko jeszcze pokłada. I oni tak w ogóle nie mieli świadomości, że, no, no, że tak nie wolno, że tak się nie powinno, że to jest złe. Oni, nie martw się, no przecież jak nie ten, to inny, no przecież znajdziesz sobie kogoś, będziesz, ułóż sobie, że jesteś młoda, będziesz jeszcze szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. Co mnie zaskoczyło, że no najpierw tak myślałam, no może faktycznie tak będzie, a potem dopiero do mnie docierało, przecież, no przecież to jest nie tak. I to takie jest dziwne, że niektórzy ludzie, którzy no właśnie też są katolikami albo uważają się za katolików, też tak mówią i też tak twierdzą, że to nic takiego w sobie nie jest, że sobie kogoś tam można znaleźć. Więc nie ma takiej wiedzy chyba do końca, albo nie ma takiej wiary. Nie wiem. Jestem osobą dojrzałą, więc pewne problemy, z którymi się spotykają młode osoby, które są w sytuacji separacji, no powiedzmy mnie już nie dotyczą. Faktem jest, że czasami osoby, które podejmują taką, a nie inną decyzję, bo to teraz się spotykamy i widzimy, traktowane są przez środowiska jak dziwolągi. Też od bliskich osób spotykałam się z propozycjami, a wiesz, a ja mam znajomego, może byś, będziecie pasować do siebie wspaniale. Wiele osób, wielu ludzi traktuje to jako taką konieczność, że ty musisz być z kimś, bo to jest jedyna możliwość przeżycia. I to jest jedyna możliwość szczęścia. Usłyszałam kolejny raz, że ktoś mnie kocha. I poczułam się z tym dużo, dużo lepiej. Tutaj sobie zaczynam zdawać, że no Bóg jest blisko, bo zawsze mi się wydawało, że On jest, zawsze wiedziałam, że On jest, ale nigdy Go nie potrafiłam tak poczuć, że On jest tu i teraz, tak jak my tu siedzimy i On jest ze mną i ja mogę z Nim rozmawiać i mogę powiedzieć, że Go kocham i przede wszystkim, że On mnie kocha. Także tutaj to tak naprawdę zrozumiałam po tej stęce Beatki, jak to się powinno modlić i rozmawiać z Bogiem, no to naprawdę tak do mnie dotarło, także cieszę się z tego. Nie jestem sama ze swoim problemem, że mało tego, że sama na takich rekolekcjach doznałam niesamowitego wsparcia od Boga, od ludzi, niesamowitej łaski, to również takim wsparciem mogą być też dla innych.